Dzień dobry. Jechaliśmy na ciężki teren do drużyny, która mimo to, że jest młoda, ale zgromadziła sporo punktów i to nie jest przypadek. Wiedzieliśmy o tym, że czeka nas trudne spotkanie i takie było. W końcu zdobyliśmy 3 punkty, bo statystyki są takie, że nie wygraliśmy dawno po poprzednim sezonie, ale bramka do przerwy, myślę, że ustawiła spotkanie. Wiedzieliśmy o tym, że drużyna Wigier będzie chciała przejść bramkę wyrównującą, gdzie chciała stworzyć sobie sytuację. Myśmy liczyli na szybki atak i tych sytuacji było sporo w tym meczu i stworzyliśmy sobie kilka, nie wykorzystaliśmy, ale mówię, jesteśmy zadowoleni z tych 3 punktów, bo nie jedna drużyna tutaj zostawi życzę Kamilowi punktów w następnym meczu, a my dopisujemy sobie w końcu te 3 punkty i jedziemy do Głogowa i tam następna kolejka, a sami Państwo wiecie, że o te punkty w tej lidze jest bardzo, bardzo ciężko. Dziękuję. No cóż, no wypada mi tylko pogratulować Grześkowi tutaj, bo tak jak powiedział, na pewno nie było łatwo, żeby wywiózł stąd 3 punkty. Natomiast no, my jesteśmy na pewno źli, bo bramkę, jaką straciliśmy, nie może się tak... To jest typowy ping-pong. Gdzieś tam piłka się odbija i w pewnym momencie zawodnik drużyny gości wychodzi w sytuacji praktycznie sam na sam. I tracimy bramkę, mając tak naprawdę, wydaje mi się, mecz trochę pod kontrolą i fajnie grając. Tak naprawdę dla nas zabrakło w tym momencie tylko i wyłącznie trochę skuteczności, bo w pierwszej połowie stworzyliśmy sobie naprawdę dobre sytuacje. Nie wykorzystaliśmy ich, natomiast no, Chrobry wykorzystał i później stworzył się typowy mecz dla pierwszej ligi, w której drużyna, która zdobywa bramkę, cofa się, licząc na właśnie na szybki atak. A my dążyliśmy do wyrównania, narażając się na kontrataki, ale z pełną świadomością, no bo wiadomo, chcieliśmy odrobić straty. No nie udało się tym razem. Czasem się udaje, czasem się nie udaje. Tak? Natomiast myślę, że za postawę w pierwszej połowie, za ambicje i za walkę do końca, to tej drużynie bardzo młodej, podkreślam, na pewno należą się gratulacje. Natomiast no, były też i błędy, nad którymi będziemy pracować i miejmy nadzieję, że w kolejnych meczach będziemy je stopniowo eliminować.